roku mamy już 7. edycję Sfery Ruchu Toruń. Pierwsza odbyła się w 2015 roku. W tym roku mamy 120 gości, tancerzy i warsztatowiczów. Pamiętam, że pierwsza sfera była na pewno mniej liczna, ale od samego początku było to dość duże zainteresowanie. Uczestnicy Sfery Ruchu Toruń, naszego festiwalu tańca współczesnego, mogą liczyć na wspaniałe warsztaty. Co roku zapraszamy tutaj jak najlepszych nauczycieli z Polski i nie tylko. W tym roku mamy dwóch nauczycieli tańca z zagranicy. Jest to Marion Sparber i Alan Fuentes Guerra oraz niezastąpiona Natalia Iwaniec, nasza nauczycielka Gaga. Ale co wieczór zapraszamy również wszystkich tancerzy i gości Torunia na spektakle. Super! Ekstra jest na warsztatach i bardzo przyjemnie. Mi się bardzo podoba i za każdym razem, już rok temu tutaj byłam i naprawdę miło jest wrócić do tych wspaniałych ludzi i do właśnie tej atmosfery. So it's our second time at Sfera Ruchu here in Torun, and it's really nice that we got the invitation back, and we're really happy to meet the people, to be back with the organization team, to see this beautiful city, to be with this very beautiful Polish vibe, medieval vibe, and yes, it's really good to be back because the whole pandemic, it was a bit difficult to travel, so we talked with the organization, so it's better to do more like a Polish teacher festival. It happened already, and now it's again, the borders are open, and it's really nice to get out of where we live and to meet people. Our background is like we work already for like 5 years together, or over 5 years, 5.5. We both have been doing partnering also before with different partners, and then since over 5 years we have this project. It's called Shared Levitation, and we concentrate on partnering work coming from very different things like social dance, like salsa, tango, more martial arts, jiu-jitsu, then of course contact dance, which is the mother of all the dancing with a partner, contemporary dance, a little bit of partner acrobatics. So we try to make a big fusion and put it all together. And yes, it's really nice how people take it. Some people already took like the second or third time our workshop, so it's really nice to see them back and that they can take always something new for themselves, and then also many new people. So that's also a nice mixture to be back in Poland. I think partnering is not easy because always we have to deal with another person. We don't know if they know each other, but it looks like many people don't know. So the approach to come and try to figure out not only the technique, but the technique combined with the technique of other person it's not easy. It's challenging for them, but we know that people enjoy a lot this challenge of creating something new from. Są wspaniali, są świetni i cały czas pomagają. Cały czas podchodzą i poprawiają albo jakieś wskazówki dają, więc jest naprawdę super. Miałam teraz dłuższą przerwę od tańca i właśnie takie wejście w partnerowanie jest bardzo uczące, w szczególności właśnie w wzmacnianiu relacji z drugą osobą, w szczególności właśnie tutaj z osobami, z którymi już uczęszczam do jednego zespołu. Jest to, czego oczekiwałam, fajnie wytłumaczone, poprowadzone, jest bezpiecznie, ze wsparciem, super ludzie, można fajnie popróbować z różnymi osobami tych jakości, które nam tutaj proponuje Marion i Alan, także jestem przeszczęśliwa. Niektóre z tych elementów już znałam, ale też za każdym razem gdzieś inna jakość, inne tłumaczenie, także jak najbardziej.
we enjoy, but we can see the level is really different. And also people come from different backgrounds. Some people do more handstand, more acrobatic, more dancing, but it's good. It's good. Metoda, którą pracuję, nazywa się Gaga. Metoda pochodzi z Izraela i twórcą jest Ohad Naharin. I te zajęcia prowadzę tutaj właśnie w Toruniu podczas festiwalu Sfera Ruchu. Prowadzę zajęcia Gaga People dwa razy dziennie. Grupa, no jesteśmy po pierwszej lekcji, grupa bardzo mieszana, od takich ludzi, którzy widać, że tańczą, od takich, którzy gdzieś próbują po prostu się gdzieś zapoznać być może z tą metodą Gaga. Ja jestem na festiwalu już któryś raz, znam organizatorki bardzo dobrze, więc jest mi zawsze bardzo, bardzo miło i serdecznie wracać do Torunia. No, festiwal uważam, że ma naprawdę taką niesamowitą atmosferę i cieszę się, że właśnie Gaga może być częścią też tego programu. Poza moimi zajęciami są też zajęcia z tańca współczesnego i z partneringu, więc czuję, że ta metoda Gaga, ona bardzo tak komplementuje wszystkie inne jakby techniki i metody pracy, ponieważ podczas zajęć jakby odkrywamy różne rodzaje sposobu poruszania się, od wolnego, po dynamiczny, od gęstego, po taki lekki, szukamy takiego swojego naturalnego ruchu, szukamy wyzwań, tak żeby nie ruszać się tylko w takiej strefie komfortu, tego, żeby rzeczywiście gdzieś przekraczać tą sferę komfortu, więc naprawdę można sobie pozwolić na dużo, jednocześnie prowadzenie jest bardzo jasne i klarowne, więc też uczestnicy wiedzą dokładnie, co mają robić, więc ja się bardzo cieszę, że jestem podobnie w Toruniu, w Teatrze Acro, że jest festiwal. Last time we had a really good time, and I think today and tomorrow and Sunday it feels like it's the best time to be also in Poland. It's sunny, everybody's in a good mood, so yeah, we have a good time. We are really happy with the students. It's like they're very attentive, asking good questions. Yes, so the level is mixed, but it's in all the workshops where we teach, it's always like there's like teachers and students and their students, and they come, so the also the age is very different from the students and the experience, but we try to kind of always give different options and try to pick up the people where they are. So if they're a bit more experienced, we try to give a bit different feedback and give also personal feedback to the couples. And yes, we're really happy to be here. Organizatorami tego festiwalu jest Młodzieżowy Dom Kultury i Fundacja Kult Kultury, ale takimi niezastąpionymi osobami, które mi pomagają, to jest Marta Pańka i Magdalena Bujalska.
Oczywiście ten festiwal nie odbyłby się bez pomocy sponsorów. Głównym naszym sponsorem jest Urząd Marszałkowski, Market Polisa, płatki Nestle Pacific i mniejsi sponsorzy, bez których też nie byłoby tak miło. To jest Manekin, to jest Barka, Karotka, no i nasz Radosław Kubiak, designer.